Halo, halo, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym materiale z modyfikacji The Vulcano Quest, modyfikacji do gry Gothic 2, no skórka, krótki modzik, na początek statystyki mojej postaci, ostatnio zdobyliśmy trochę zadań, więc lecimy z ich wykonywaniem, no i jeszcze musimy tutaj pogadać z jednym najemnikiem, z którym nie gadaliśmy wcześniej, a który jest tutaj przed, dokładnie, przed tą całą, gdzie on jest, tą jaskinią, ale gdzie ten najemnik? Był tu najemnik. Nie ma najemnika. Co się stało z najemnikiem? Halo, proszę pana. O. Julius, jesteś myśliwym? Tak, skąd wiesz? Paul powiedział mi, że mieszkasz na zewnątrz przed jaskinią. No tak, więc teraz wiesz, gdzie mnie znaleźć. Masz może dla mnie jakieś zadanie? Powiedzmy, że tak. Jednak nie jestem pewien, czy sobie z tym poradzisz. Naprawdę musisz chcieć mi pomóc. Pewnie, że tak. Jasne, nie myślę, że jestem tu dla zabawy. Dobra, słuchaj uważnie. Kiedy udasz się ścieżką prowadzącą na cmentarz, dojdziesz na małą polanę, gdzie możesz się natknąć na wiele potworów. Pomiędzy nimi powinien być też ścierwojad. Musisz go zabić. Czemu chcesz się go pozbyć? A to dlatego, że ciągle zjada jagody z krzaków, które zazwyczaj ja zbieram. To rzeczywiście musi być denerwujące. Co za to otrzymam? Niech pomyślę. Mógłbym cię nauczyć, jak pozyskać zęby albo futra zwierząt. Zgoda, to są cenne umiejętności. Ale tam jeszcze mamy do pogadania, stary. Czy możesz mnie czegoś nauczyć? Pewnie chcesz do nas dołączyć. Mogę poprawić twoją zręczność. Spoko, daj zadanko. Daj mi zadanie. Dlaczego mam ci je dać? Chciałbym się do was przyłączyć, a wasz przywódca Paul powiedział, że każdy z was powinien dać mi szansę, bym mógł się wykazać. Ach tak. Prawdziwy najemnik sam musi umieć zdobywać pożywienie. Dlatego też przynieś mi 3 kawałki mięsiwa. W porządku. Okej, i mam tego mięsa... smażone, surowe, 2 sztuki. No to dobra, to jeszcze jedno surowe mięso by warto było zdobyć. Tutaj, tak? Co tu jest? Okej, dobra. Jaki gość taki sprawny? Kretoszczury są niebezpieczne, bo są... Okej, dobra, no i to powinno załatwić sprawę. Słuchaj, mam surowe mięso, czyli jest kretoszczur bity. Dobra, mam 3 kawałki. Chodź, stary, proszę bardzo. Oto mięso. Oto mięso. To jest surowe i niesmaczne. Upiesz je i dopiero wtedy daj mi go spróbować. Kurde, jakie wymagania, proszę pana, jakie wymagania. Nie dość, że ubiłem ścierwojada, to jest, znaczy ścierwojada, kretoszczura, to jeszcze mam upiec mięso. Nie ma jakiejś opcji dialogowej. Upiekłaś to się? A dobra, upiekło, mamy 2 smażone. O, to jeszcze jedno. I powinno być git. Dobra, stary, słuchaj, są 3, możesz się cieszyć. I spróbujemy ubić kolejne ścierwojady. Julius, trzymaj. Oto mięso. 200 ekspa. Pokaż mi je. Mięso jest dobrej jakości, delikatne i soczyste. Dobra robota, daj mi spróbować. Masz mój głos. Okej, okay, dobra. 360, no trochę mi jeszcze brakuje tutaj. Ja bym sobie save'a zrobił, bo boję się tych ścierwojadów. Zobaczymy, jak będzie. Dobra, możemy ruszać. Wyjmij, stary. Jednego może na początek. Ścierwojadku. Jest! Jeden ubity. Super sprawa. Dobra, zrobimy save'a i spróbujemy ubić też drugiego z nich. No ciężko jest. Save zrobiony, mogę spróbować drugiego ubić. Chodź tu, ścierwojadku. Tam widzę, że preriowy chyba jest. To będzie trudniejsza bestia do ubicia. Przydałaby się jakaś broń. Dobra. Thank you.
I mamy kolejny level, tak jest. Dobra, dwa ścierwojady ubite, nieźle, było blisko, ale się udało. Wow, 10 punktów nauki, mogę się czegoś nauczyć, ale nie wiem w sumie czego. Chyba broni jednoręcznej najbardziej by się opłacało, no bo ej. Trzy smażone mięso. I dalej? Trzy smażone. Jak to się stało? Dobra, moi drodzy, wczytałem grę, bo ten człowiek tutaj cały czas mi tego ścierwojada tutaj ubija. Natomiast wydaje mi się, że możemy to delikatnie obejść. Przede wszystkim, skoro mamy tą esencję leczniczą, która oddawia 50 punktów życia, to w sumie czemu by jej nie wykorzystać? Dziękuję bardzo, mam już maksa. No i teraz pozostaje mi tylko spróbować tego ścierwojada ubić. No, warto zaznaczyć, że to jest potężny ptaszek. Chodź. Dobra. Chodź tu. Dawaj go. Dawaj go, młody. Dobra, bijmy go, bijmy, bijmy. Chodź. Dobra. Najważniejsze, żeby nie dziobnął. I proszę bardzo, ścierwojad ubity, idealnie się złożył. Oj, szczaw królewski mamy. Cudnie, cudnie, naprawdę cudnie. Przydałaby się tylko telekineza, żeby sprawdzić, co w tych krzakach się znajduje, bo tutaj mogą być poukrywane jakieś naprawdę skarby, a ja tego widział nie będę. Dobra, widzę, że to jest zejście. Ktoś tam jest. Tylko to, czy to jest bezpieczne zejście? Wydaje się dosyć bezpieczne. Kim ty jesteś? Richard. Wyglądasz na smutnego. Można ci jakoś pomóc? Cóż, dwa dni temu zmarła mi żona. Nasza chata była położona tuż przy skale. Nagle ziemia się zatrzęsła i ogromne skały runęły na dom. W środku była moja żona. Jako znak mojej żałoby chciałem złożyć na jej grobie starą, cenną monetę, lecz zostałem napadnięty i obrabowany przez panoszące się tam gobliny. Tak, bardzo chciałbym ją odzyskać. Mógłbym ci ją przynieść. Zrobiłbyś to? Bądź pewien, że zdobędę tą monetę. Wiesz może, dlaczego są tu piraci? Nie, nie wiem dlaczego, ale przypominam sobie, że kiedyś już tu byli. Wtedy, z tego co wiem, przybyli na wyspę, aby kogoś odnaleźć. A właśnie sobie przypomniałem, że od tamtej chwili na pewien czas zniknął gdzieś pustelnik. Zapytaj go, może on coś wie. Nic więcej nie mogę ci powiedzieć. W porządku, i tak dziękuję. O, dzięki stary, to na pewno nie zaszkodzi. A moi drodzy, widzę, że tutaj... Czy to nie jest przypadkiem ten mur, na który tutaj nie mogłem się wspiąć, będąc u magów? To jest chyba dokładnie ten mur. Proszę bardzo, zgarniamy jeszcze jakieś tej rośliny. No i dobra. Tyle na chwilę obecną mi wystarczy. Lecimy w górę, tylko tak, żebym sobie kamerę dobrze wyśrodkował. Okej, okay. Dobra. Możemy oddać to zadanie ze ścierowojadem, bo wydaje mi się, że właśnie je wykonaliśmy. A, tutaj jest jakaś... Tu są kamienne kręgi. Faktycznie, trzeba będzie tam doskoczyć. Na razie jest to problematyczne, ale wydaje mi się, że jakoś to rozwiążemy. Poza tym, warto by było też rozwiązać te zadania tutaj dla tych najemników, no bo czemu by nie wykonać, skoro już jestem przy nich. Julius, przede wszystkim, zabiłem ścierwojada. Zabiłem ścierwojada. Znakomicie. Teraz mogę cię nauczyć, jak patroszy się zwierzynę. Naucz mnie, jak patroszyć zwierzęta. Powiedz tylko, czego chciałbyś się dowiedzieć. No właśnie nie wiem, czy chcę, bo tutaj trochę tych rzeczy jest, ale nie wiem, czy to będzie mi potrzebne tak naprawdę. Ten quest, Vulcano Quest nie jest podobno taki długi. Mika, słuchaj, pogadam z tobą jeszcze. Bo mam, też masz dla mnie zadanie. No i jestem gotowy. W takim razie zadam ci pierwsze pytanie. Ile ziemi jest w dziurze 2 cm na 2 cm na 2 cm? 2 razy 2 razy 2 to jest 4, 8 metrów sześciennych. Ale nie ma w ogóle... Ej, to jest dziura, no to... Żadna z tych odpowiedzi. Zgadłeś, ponieważ w dziurze nie ma żadnej ziemi. Teraz czas na drugie pytanie. Mężczyzna ma 10 jabłek. 10. Zjada 7, 3, 2 komuś podarowuje i zdejmuje 1, kolejne 5. 6. Napadają go gobliny, które kradną mu 3. 3. Ile mu pozostało?
Trzy jabłka. Musi mieć jeszcze trzy. Nie inaczej. Prawidłowa odpowiedź. Pora teraz na ostatnie, trzecie pytanie. Na torcie pali się 12 świeczek. Zdmuchnę 5. Ile zostanie? 12. Przecież jak zdmuchniesz, to nie zabierasz. 12. Poprawna odpowiedź. Świeczek nie zabrano, tylko je zdmuchnięto. Wyśmienicie. Odpowiedziałeś właściwie na wszystkie trzy pytania. W każdym razie masz moją zgodę. Elegancko, no moi drodzy, całkiem dobrze to teraz wygląda. Jedyne co chciałbym zrobić, no to wydaje mi się, że skoczyłbym do magów, no bo oni też powinni mieć dla mnie jakieś zadania i może jak z nimi pogadam, to znajdę tutaj tą rudę lub inne rzeczy dla nich. Hej ty. Okej, dobra, no to ja robię krótkie cięcie i widzimy się już u magów. No i docieram do magów, zobaczymy co oni mi powiedzą. Utar. Kim jesteś? Nazywam się Utar i jestem zaraz po Feniksie, najlepszym magiem w obozie. Rozumiem. Jak tu trafiłeś i zostałeś magiem? Ach, magia interesowała mnie od zawsze. Pobierałem nauki u Feniksa, a później do niego dołączyłem. Pozostali przybyli na wyspę później. Okej, ale przynajmniej jakaś opcja dialogowa z tobą była, bo wcześniej nie widziałem takiej możliwości. Dobra, Anna, czy z tobą mogę pogadać? Hej Anna, pokaż mi swoje towary. Ser, jabłko i... Ser, jabłko i esencja. Jabłko bym kupił, no bo to zawsze potem siła od tego rośnie, więc warto by było je kupować. Felix. Hej ty. Czy potrzebujesz pomocy? Tak, chcę stworzyć nową miksturę, brakuje mi jednak kilku składników. Jakie to rzeczy? Posłuchaj uważnie. Potrzebuję zębatego ziela, dwa ziela lecznicze i słoneczny aloes. Czy możesz przynieść mi te składniki? Oczywiście. A gdzie je znajdę? Gdzie znajdę te rośliny? Zębate ziele rośnie niekiedy na plaży przy palmach. Ziele lecznicze znajdziesz praktycznie wszędzie. Słoneczny aloes. Przeważnie rośnie na odchodach trolla. Jednak jest możliwe, że roślina wyrośnie także jeszcze wiele lat później, gdy nawozu już od dawna nie ma. O ile wiem, trolle żyją w kotlinach. Na tak małej wyspie znaleźć ten aloes to będzie wyzwanie. Z całą pewnością. Patrick. Hej. Co mogę dla ciebie zrobić? Słyszałem już, że chcesz zostać magiem. Zaraz po naszym przybyciu znalazłem na wyspie starą kamienną tabliczkę. Ma ona związek z potężnym artefaktem orków. Trzej szamani orków zatrzymali się kiedyś tu u góry, przy kamiennym kręgu i odprawili tajemniczy rytuał. W jakiś magiczny sposób ten artefakt zniknął pod ziemią. Rozumiem. Popatrzę i rozejrzę się w okolicy. Może uda mi się to znaleźć. Okej, dobra, tam nikogo nie ma, tu nikogo nie ma, tu jest jakiś mag. Komo. Cześć, Komo. Pogadajmy. Czy masz dla mnie jakąś robotę? No cóż, nie wiem tego. Jak to? Przestań się zgrywać. Dobrze, już dobrze. Często czytam różne kamienne tablice i na jednej z nich było coś o czarnej magii. Chciałbym mieć takie zaklęcie Beliara przy sobie. To świetne uczucie. Ale ty jesteś magiem wody. Tak, wiem. Nie chciałbym zmieniać roli, jednak tak potężne zaklęcie, także chętnie bym posiadł. Czy myślisz, że mógłbyś mi jedne załatwić? Myślę, że tak. Będę miał oczy szeroko otwarte. Okej, no i ostatni Erik. Cześć, Erik. Czy mogę coś dla ciebie zrobić? Dobra, to co musisz dla mnie zrobić nie będzie wymagało zbyt dużego wysiłku. Mika pożyczył kiedyś ode mnie moją halabardę, by móc trochę poćwiczyć. Powiedział, że mi ją niedługo przyniesie, ale do dzisiaj jej nie zwrócił. Teraz udaj się do niego i odbierz moją broń. A gdyby ci nie wierzył i nie chciał jej zwrócić, powiedz tylko Locomotion. No, powiem wam, że to nie jest zbyt trudne zadanie, więc może wykonajmy je najpierw, czyli halabardę Erika, zaklęcie Beliara, artefakt orków, ziele dla Feliksa i spokój zmarłych. No, zostało jeszcze przyjęcie. Okej, dobra, no to lećmy, postarajmy się tą halabardę odebrać, szybko wpadną kolejne punkty doświadczenia.
kończę wchodzić po drabinie i wydaje mi się, że tutaj powinien być od razu Horst, a zaraz za nim Mika. Słuchaj stary, bo halabardę bym potrzebował, chyba że jest jakaś fajna, to ją sobie na chwilę obecną zachowam. Dobra, o. Przyszedłem odebrać halabardę Erika. Ach, zgadza się, mam ją ciągle. Jednak dlaczego mam ci ją dać? Powiem tylko to słowo, locomotion. Okej, widzę, że przybyłeś z polecenia Erika. Locomotion. Proszę, oto halabarda. No i dobra, 50 siły. Spokojnie możemy oddać, bo 30 siły nie zbiorę, więc widzimy się u magów. Na szczęście deszcz przestaje padać, dzięki czemu też widoczność jest zdecydowanie lepsza. No a temu magowi, słuchaj Erik, możemy ci oddać halabardę. Hej ty. Tak, on. Proszę, oto twoja halabarda. Powiem Feliksowi, że jesteś uczciwym człowiekiem i z pewnością przydałbyś się w obozie. Trzymaj w nagrodę to złoto. O, 70 sztuk złota to już jest fajna sprawa, natomiast nie mam na co wydawać tego złota, więc to trochę słabo. Moi drodzy, tam dostaliśmy informację, że możemy pogadać przyjęcie. To. Okej, okay, mogę przypomnieć sobie... Richard sobie przypomniał, że piraci już wcześniej byli na tej wyspie, aby kogoś znaleźć. Wtedy zniknął gdzieś pustelnik. Obawiam się, że on może mieć coś z tym wspólnego i najlepiej od razu się go o to spytam. No to moi drodzy, nie będę przedłużał, widzimy się u pustelnika. No dobra, jest i chatka pustelnika. Widzę, że sobie siedzi i spokojnie w środku, więc słuchaj stary, pogadajmy. Cześć Badok. Czy wiesz, dlaczego są tutaj piraci? Nie. Skąd mam to wiedzieć? Richard opowiedział mi, że gdy kiedyś byli tu piraci, także się ukrywałeś. A, no dobra. Wiem, czemu oni tu przybywają. Czemu? Z mojego powodu. Dlaczego? Ponieważ byłem jednym z nich. Co? Byłeś kiedyś piratem? Tak, i do tego ich skarbnikiem. Gdy odszedłem, zabrałem ze sobą dużą część ich zdobyczy i łupów. Ach, więc dlatego tutaj są. Tak, gdy przybyli w to miejsce, mogłem się ukryć. Ale teraz wiedzą, że tutaj jestem. I dlaczego nie chcą cię schwytać? Piraci obserwują moje położenie. Nie chcą chyba mieć problemów z magami wody. Chyba się ich obawiają. Interesuje ich pewnie, jakie mam z nimi kontakty. Czy znasz sposób, dzięki któremu mógłbym ich pokonać? Ha! Pokonać ich? Oni już za moich czasów byli silni i niezwyciężeni. A teraz zyskali bardzo potężnego sprzymierzeńca. Nie możesz z nimi wygrać! Mogę jedynie dać ci ten pancerz. W nim piraci nie powinni cię zaatakować, jednak... nie jestem tego pewien. Okej, okay, dzięki. Czy wiesz, gdzie znajdę klucz do zamkniętego obszaru? Po co ci on? Zamierzam zbadać tamten teren. Nie, nie możesz tego zrobić. Dlaczego? Dlatego, że jest tam zbyt niebezpiecznie. Dam sobie radę. Więc wiesz, gdzie znajduje się klucz? Owszem, jednak nie dam ci go. Chwila, o czym ty mówisz? Ja mam klucz. I to ja zamknąłem dostęp do tamtego terenu. Teraz rozumiem, jednak dlaczego go zamknąłeś? Gdy tu przybyłem, obszar był jeszcze dostępny, ale z góry przychodziły ciągle dzikie zwierzęta, a poza tym działy się dziwne rzeczy. Czasami budziłem się w środku nocy i dochodziły mnie jakieś szepty i światła. Dlatego zablokowałem obszar i zwierzęta już nie przychodzą. Przestały także dziać się te dziwne rzeczy. I obawiam się, że jeśli obszar zostanie ponownie otwarty, wszystko będzie jak wtedy. Ach, gadanina. Czujesz się tak pewnie? Rozejrzyj się, sam nie dasz sobie rady. Dziś jest tu 6 najemników i 6 potężnych magów, którzy wiedzą jak się zabija. Masz rację, ale kiedy to znowu się zacznie, zgłoszę się do ciebie. Zabierz ten klucz i nie zawracaj mi więcej głowy. Dziękuję bardzo, no to od razu stwarza większe możliwości, moi drodzy. Ale przede wszystkim, skoro mam klucz i mam zbroję pirata, którą bym sprawdził, czy jest... O, panie, no jest lepsza.
Okej, ale widzę, że mnie nie lubi, więc może odejdźmy. Ja sobie zapiszę grę i szybko ją wczytam, dzięki czemu też on nie będzie mnie widział, a ja na te gobliny już ruszę w zbroi pirata. Okej, widzę, że dalej mnie widzi, ale to nie ma znaczenia. Ja nałożę tą zbroję i spróbujemy tutaj ogarnąć sytuację. Widzę, że nastawienie do mnie innych ludzi jest trochę problematyczne, gdy jestem w tej zbroi. Dobra, są gobliny. Chodź, stary. Okej. Dobra. Mamy lagę, mamy goblina. Mamy drugą lagę, drugą goblina. Co jest dalej? Okej, rozumiem, że to jest zamknięty obszar. To na niego nie wejdziemy, natomiast pójdziemy w górę i ogarniemy od strony najemników, co tam się znajduje. Tylko w sumie lepiej zdjąć ten pancerz, żeby oni się na nas nie wkurzyli, więc może to i zobaczymy. To robię krótkie cięcie i widzimy się u tamtego łowcy. Moi drodzy, jest następny dzień, ja się przespałem, no i w sumie stwierdziłem, że umiejętności łowieckie, ja zawsze chciałem się tego uczyć, więc oczywiście wykorzystam to i w sumie nauczę się wszystkiego. Skrzydła krwiopijcy można urywać lub obciąć ostrym nożem. W sumie nie jest to bardzo trudne. Dzięki. Kolejna umiejętność. Nie, zręczność nie. Dawaj te patroszenie zwierząt. Naucz. Może mi się to przyda, może nie. Usunięcie żądła krwiopijcy nie powinno ci nastręczać problemów. Wystarczy mocny nóż. Musisz to jednak zrobić z dużym wyczuciem. Może mi się to przyda, może nie, ale ja zawsze lubię tutaj maksymalizować swoje zbieractwo, więc... Ostrym nożem rozcinasz brzuch zwierzęcia. Potem robisz małe nacięcia po wewnętrznej stronie łap i ściągasz skórę. Masz teraz futro, ale gdyby było jeszcze zakrwawione, umyj je dobrze. Okej, i ostatnia umiejętność. Naucz... Powiedz... Kły. Najłatwiejszą rzeczą jest usunięcie zwierzęciu zębów. Nacinasz nożem wokół nich, później zręcznym szarpnięciem oddzielasz kły od czaszki. I to tyle. Spoko. Umiem patroszyć zwierzęta, więc mam te umiejętności opanowane do perfekcji. Zresztą zbieranie trofeów uczony, jak widzicie. Super. A tutaj te rzeczy, które zdobyłem wcześniej, no to je dalej posiadam. Sprawdźmy, co na mnie czeka tam na dole. Też odcinek zmierza ku końcowi. Dzisiaj całkiem spoko, bo wykonaliśmy kilka zadań, dlaczego też jestem w sumie zadowolony. Nie wiem, jak do tego obszaru zejść. A, wiem, w sumie mam klucz. No to zejdę kluczem, ale zobaczymy, co mnie tutaj... O! Roślina lecznicza, co mnie tutaj czeka. No i teraz będę mógł się też do piratów udać, więc w sumie nie najgorzej. Jest zejście na cmentarz. Są tam gobliny. Nawet trzy. To ja save'a zrobię. I spróbujmy je zaatakować. Tylko wiadomo. Strój pirata by się przydał. I pojedynczo, panowie. Okej. Dobra, został ten czarny. Dobra. Udaje się. Tak jest. Tak jest. I jeszcze raz. Ale weszło. Pięknie, dziękuję.
Stara moneta. Udało się zabić goblina. Teraz może zmieńmy ten strój. No i moi drodzy, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się podoba. Jeśli tak, pamiętajcie o zostawieniu łapki pod odcinkiem, subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. A ja cóż, dokończę tutaj zbieranie. No i jest i słoneczny aloes, dzięki czemu będziemy mogli wykonać zadanie kolejne. Czy tutaj mogę to odsłonić? Nie. No to będzie to chyba wszystko. Moi drodzy, tak wyglądają statystyki mojej postaci na chwilę obecną. Tak wyglądają zadania do wykonania. A tak wygląda ostatnio zdobyty ekwipunek. My się słyszymy w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć!